Kurde, ciężko sobie wyobrazić scenariusz, w którym wygrałbym z Lamborghini Centenario. Co? Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forzy Horizon 5, tryb Fortnite. Moi drodzy, dzisiaj testuję sobie nową kierownicę, jaką wysłała mi marka Moza. Nie mam teraz podłączonej skrzyni biegów ani hamulca ręcznego. Mam tylko i wyłącznie łopatki do zmiany biegów i hamulec ręczny tutaj na przycisk, ale ciężko będzie mi w niego trafić podczas ścigania się. Także jestem strasznie ciekawy, no jak będzie mi szło w trybie Fortnite. A i zrobiłem sobie taki fajny mały patent, bo tutaj jak włączę sobie mapkę, to co prawda jest mapka, ale na ten sam przycisk nie mogę sobie powrócić, no nie? To wymyśliłem sobie, że klikam sobie tutaj na tym moim tablecie, pyk, jeden przycisk i tym samym przyciskiem cofam. I w ten sposób mogę sobie, zobaczcie jak szybko, otwierać i zamykać mapkę. To jest bardzo potrzebne w trybie Fortnite. Jeszcze chyba tylko muszę sobie... Tak. Jeszcze będę musiał sobie klakson gdzieś przypisać, koniecznie. Dobra, zobaczmy czy mamy klakson. Jest klakson! Tutaj jeszcze mam do O! Wyzwałem kogoś do pojedynek. Nie chciałem tego zrobić, ale przy okazji sprawdziliśmy, że przycisk do aktywacji działa, czyli będę mógł wybierać sobie w ten sposób szybko samochody. A teraz wyzwało mi kogoś na pojedynek, znaczy jakiegoś bota. Mogę przy okazji się... Właściwie jeszcze ani jednego wyścigu nie przejechałem na tej kierownicy. Także zobaczymy. Tutaj gdzieś mam zmianę kamery. O! Tutaj mam zmianę kamery i mogę sobie latać. Zrobię sobie takie kamerę do driftu. Ale nic, my idziemy już wyszukiwać mecza, bo tutaj trzeba cisnąć. O kurde, teraz nie mogę, bo muszę ten pojedynek skończyć. Ta kierownica posiada w sobie Joya. Tutaj mam taki malutki joysticzek z jednej i z drugiej strony. I jednego przypisałem sobie do obracania kamery. Co ty na to? Mogę sobie normalnie obracać kamerę, grając na kierownicy, co na mojej kierce było to niemożliwe. Znaczy, żeby to zrobić, muszę łapać za myszkę, przyciskać przycisk i obracać w ten sposób, a tu mam bezpośrednio w kierce. To jest absolutnie fantastyczne, bo mogę mieć szybko dostęp do tego, żeby sprawdzić, kto za mną jedzie. Dzisiaj zobaczymy, czy uda mi się tego używać, bo czasami brakuje mi tego, żeby sprawdzić, czy ktoś akurat mnie nie dogania i wie, żeby go zepchać na trybie Fortnite, no. Ach, zobaczymy, jak to działa. Dobra, jestem na mapie. Strasznie lubiłem używać H-Shifter, bo łatwiej się biegi zmienia, zwłaszcza jak masz mocno kierownicę skręconą. No, zobaczymy, jak mi pójdzie na tej kierce. O, teraz się mogę szybko rozejrzeć dookoła, gdzie co jest. Tutaj mamy pierwsze dropy. O, shit. Ty. Ale fajnie wylądowałem. Jakbyś chciał to zrobić, to by ci się nigdy nie udało, nie? No, trochę przyfarciłem. Dobra, pyk. I mamy pierwszy drop. O, kurde, już takiego koksa na samym starcie. Dawaj, bierzemy go. Czekaj. O, dobra, wzięło. Dobry przycisk przypisałem. Jest git. Czy ten samochód miał napęd? Nie, na tył nie, ma AWD na szczęście. Dobra, zmienimy sobie kamerę. I w okolicy nikogo nie ma, ale jest ktoś z przodu. Idziemy się oczywiście od razu z nim ścigać, ale dziwnie mi się zmienia biegi. Tutaj są łopatki magnetyczne w tej kierze. Pełny test oczywiście nagrywam dla was nawet w tym momencie. Znaczy będą takie przebitki z tej jazdy. Ale co nieco pewnie wam powiem na tym odcinku, bo jestem podjarany tą kierownicą dość mocno. No ale jedźmy, tutaj mamy pierwszego gościa. Głupio będzie się z nim nie ścignąć, ale jak będzie miał słaby samochód, no to też głupio będzie się z nim ścignąć, prawda? Dawaj. Ty, no ładnie ciśnie, to jakiś coś niebieskiego miał, nie? Dobra, musiałem sobie przypomnieć, pod którym przyciskiem mam klakson. Ładnie górkę wyminął tu. Ooo, te kamienie są tu straszne, nie? Nic nie widać, a tu nagle pyk. Dobra, coś niebieskiego ma. BMW X5 bierze. To jest dobry samochód, pamiętacie? Ja na ostatnim odcinku zajebiście nie wygrałem, nie? Zobaczymy, jak będzie teraz. No chodź, żeż taką fajną furę masz, pokonasz mnie na spokojnie. Ja jestem na nowej kierownicy, nie ogarniam, o co chodzi. Dawaj, ziomek. Dawaj, robimy to, robimy. Ach, mam cię. Jeszcze trochę fory ma, bo jest z przodu. Elegancko. Tylko żebym w kamienie się nie wrąbał, bo tutaj tak może być. Oś, on się właśnie wrąbał. Tutaj to jest loteria. I goni nas jeszcze strefa, wow. Okej, dotrzymajcie za mnie kciuki. BMW ma teraz trochę przewagę, bo jest cięższe.
Mój samochód jest lekki i bardzo zwalnia, gdy w coś uderzę tutaj. To znaczy dużo prędkości wytraca. I widzicie, że cały czas jadę na tej piątce i nie mogę się rozpędzić do tych 200 km na godzinę. O, a myślę, że ten samochód dałby radę to zrobić. Uż, ale pędzi ta strefa. My chyba zaraz tutaj oboje się rozwalimy. Nie wiem, długo się ładuje czasami ten pasek, więc może uda mi się dojechać do drogi, osiągnąć 200 km na godzinę i jakoś dogonić tę strefę, ale zapieprza. Dobra, jest droga. Mam jeszcze dużo zdrowia, także nie jest źle. Szóstka. 200. BMW chyba nie ukończy tego pojedynku nawet. Przez strefę, co? Ty, jakbym nie wziął tego Exoceta, to chyba koniec. Dobra, nie muszę aż tak dobrze asfaltem jechać. Oj, połowa zdrowia. BMW dogania. BMW może mieć wyższego V-Maxa. O, tutaj są te kamienie, ich nie widać. Chociaż powiem wam, że jak ta strefa jej obrysowuje te kamienie, to nawet je lepiej widać teraz. Dawaj, 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 kurde! Nie mogę dogonić strefy. Gdzie ona tak pędzi? Nie będę otwierał teraz mapy, bo... Dobra, mamy następną drogę. Fuck, ej, nie dogonię tego chyba. Dobra, jesteśmy. Gaz, 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 gaz. Okej, okay, zatrzymała się. Patrzcie na zdrowie, patrzcie na zdrowie. Dawaj, 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 dawaj. Yeah! Czekaj. Wygrałem? Oh, what? I czekaj, muszę teraz... Nie, trajkata bierz, kurde. Aaaa! Dobra, pada. No tak, bo ja nie mam przycisku do zmieniania tych samochodów tu na końcu przypisanych. Jak to się stało, ty? Patrz, patrz na górze na... Aha, zasłaniam wam akurat, kurde! Pokażę wam na kamerce teraz szybko. Zobaczcie, ile mam zdrowia. Szkoda, że nie widzieliście, jak ten pasek się uzupełniał. Może wezmę sobie kamerkę, o, tam gdzieś tutaj. Żebyście widzieli co i jak, nie? O, tak będzie lepiej. No patrz! Nie mam zdrowia, mam 1 HP tylko. Cały pasek mi się uzupełnił przez to. Ty, to jest mój drugi mecz. Właściwie nie drugi, ale drugi odcinek, w którym takie dobre samochody mam od samego początku. Naprawdę sztos. Dobra, mamy tu następnych ludzi. Jestem w szoku, bo wiecie, ta gra już jest trochę po premierze, a dalej dużo ludzi gra. Widzisz ten tryb. Drugi poziom to nie. Chodźmy poszukać kogoś fajniejszego. Okej, okay, przetestujmy ten trik z mapką. Ale frajda. Ja sobie tutaj klikam na tym tablecie, na tym moim button boxie i działa to wyśmienicie. Okej, ktoś za mną jedzie, a ja teraz mogę sobie popatrzeć gdzie i jak. Kurde, ej, muszę mieć na tej mojej kierownicy coś takiego, że się mogę szybko obejrzeć. Ja wiem, że można przypisać sobie jeden przycisk do tego, żeby się tak oglądać za siebie, ale chciałbym mieć coś takiego, że mogę sobie, wiesz, obracać w ten sposób. Przecież to jest absolutny majstersztyk. Ja pierniczę, zajebiste. Dobra, zobaczmy na mapę, bo tak otworzyłem, ale nie patrzyłem co i jak. Okej, widzę, że ktoś tam jedzie na skraj mapy. Jest niedaleko, spróbujmy do niego dojechać, dogonić go i... Tutaj jest gdzieś na blisko. Trail cutem to powinniśmy wszystkich po kolei tutaj atakować. No poza takimi niskimi poziomami. Dobra, jak ten gościu będzie miał trzeci poziom, to go bierę na pojedynek. Chociaż co, ładnie ciśnie coś tam, nie? Więc powinniśmy dać mu radę chyba. O, Subaru. Plusem z tej skrzyni, którą mam teraz, to jest też... Wow. To jest też manualna, ale bez sprzęgła. Jest to, że można sobie... No nie tracisz czasu na zmianę tego biegu ze sprzęgłem, no nie? A, piernicze. Gościu mnie zaraz rozwali. Ale głupie miejsce. Jakby sama nawet go nie widziałem, nie? Dobra, jedziemy. Dobrze jest. On tu musi wyminąć jeszcze... tą świątynię. Jedźmy sobie autostradą. O. Nie, no nie miał jakiegoś wysokiego poziomu, nie? Ale, kurczę, dziwny ten Ford Speedback czuć. Wow. Znaczy tak, inaczej. Też inaczej dlatego, że mam tu inne mocowanie i ono tak delikatnie... Znaczy, w inny sposób amortyzuje te ruchy całej bazy. I takie dziwne uczucie na rękach, ale takie przyjemne, takie... Fajnie, fajnie to czuć.
Dobrze, dojeżdżamy sobie. I idzie zajebiście, ja pierniczę. To jest dopiero pierwszy mecz. Mamy Volvo V60, to nie, nie bierzemy. Jeszcze się spali. Dobrze, jedziemy sobie na skraj mapy. Mam pada włączonego, mam. Muszę, wiesz, uważać, żeby szybko przełączyć, nie? No dobra, zaryzykujmy, weźmy Lambo. Ale weźmy kogoś szybko, ogarnijmy do ścigania się. Jesteśmy przy autostradzie, to jest dobra miejscówka, żeby szybki pojedynek zrobić czy coś. Oj, nie wiem, nie wiem. Kurde, jestem w głupim miejscu, bo tu chyba żadnego gracza nie ma w pobliżu. A, jestem na środku strefy, niedobrze. Znaczy, chodzi mi o to, żeby zrobić taki, wiesz, szybki pojedyneczek. Będę tu udawał słabego gracza. Ktoś z tyłu jedzie. Skoczył, okej. Nagle jest w pojedynku? Co jest? Aha, bo tu jakiś pojedynek trwa, okej. Ktoś tu ma jakąś szybką furę. Za niego lepiej się nie brać. Ten już zginął. Jeszcze kawałek dalej. Kurde. Czekaj, ten co tutaj cisnął, musiał mieć ładną furę, nie? Już. Pojedźmy tu, dobra. Zwolnijmy trochę, będę udawał wolnego gracza. Dobra, widzę go tutaj na skraju mapy. Zniknął. Zniknął, kryje się. Kryje się. Ja pojadę sobie tu, wiem co on robi. On próbuje być niewidzialny. Dobrze mu idzie, bo jest niewidzialny na mapie, ale... Patrz na to. Jest, pojawił się, zobacz, już ucieka. Gazu, 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 gazu! Kurczę, zorientował się o co chodzi. Ha, ha, ha! Ach, niedobrze będzie go teraz wyzwać chyba. Ale próbuję, próbuję, próbuję. Wyzwiemy go, jak będę na jego wysokości, to wtedy obaj będziemy musieli zawrócić. O kurde, zrobił wcześniej. Fuck. O shit, ale dobry ziomek. Ale dobry jest. Wow, to było zagranie OP. Wiesz co on zrobił? On obrócił sobie kamerę w moją stronę i wyzwał mnie pojedynek, jak byłem rozpędzony. Zahamował? I wiedział, że wiesz, meta będzie w tym miejscu. Kurde, to było zajebiste zagranie, mega mi się podobało. Myślałem, że ja go podejdę, ale trafiłem na zajebistego gracza. Wow! Kurczę, nie wziąłem sobie żadnej herbatki nawet, bo teraz testuję tę kierkę. Czekaj, skoczę po herbatkę. Mam już herbateczkę, pełny kubeczek. Więc niech ona sobie jeszcze tu ostygnie i akurat na następny meczyk będzie już odpowiednia temperatura i wtedy sobie... Tak jest, już wiecie o co chodzi, nie? Będzie test magicznej herbatki. Czy magiczna herbatka jeszcze działa? Ja wam powiem, że poprzedni mecz był tak dobry, że mam wrażenie, jakbym wypił przed meczem magiczną herbatkę. Ale dzisiaj, mówię wam szczerze, nie piłem jeszcze żadnej herbatki. Więc chyba szczęście mam tylko i wyłącznie dlatego, że wy mi kibicujecie tutaj na odcinku. Także dzięki wielkie za kibicowanie. No i lecimy następny mecz. O, chyba będę miał tu jakiegoś koleżkę do ścigania. Tak, miałem przed chwilą Porsche, to takie Desert, 911 Desert z napędem na tył i stwierdziłem, że zmienię sobie na taki samochód. O kurde, ktoś tutaj... Oh my god! Dobra. Ktoś już ma 10. poziom i wyzwał mnie na pojedynek. To nie był dobry pomysł, aby stać na autostradzie, ziom. Czy on mi daje fory? Co on robi? Dobra, jadę. A ja chciałem ścigać tam tego exoceta. Oh my god, 2,5 kilometra. Ja tylko mogę marzyć tu o cudzie jakimś czy coś. Ale wydaje mi się, że i tak dobrze zrobiłem, że wziąłem Focusa, bo Focus ma wyższego V-Maxa niż to Porsche, które miałem wcześniej. No nic, zobaczymy jak pójdzie. Kurde, ciężko sobie wyobrazić scenariusz, w którym wygrałbym z Lamborghini Centenario, ale gramy do końca, dlatego że to jest trudny teren, w którym można rozwalić się o skały. Kurde, nie wiem naprawdę. Nie wiem naprawdę, czy to jest sens jeszcze do końca jechać, ale staram się, staram się.
Dawaj. O, się tu ładnie wszystko widać. On nie ma opcji, nawet jakby się rozwalił gdzieś tam strasznie, to i tak by jeszcze miał czas, żeby wrócić na koła, nie? Czy on nie trafił w punkt? Czekaj. Co? Ej, what? Ej, ja nie piję jeszcze herbatki! No nie! Ej, co jest? Gościu się za mocno rozpędził i nie trafił w metę! Czyli to jest początek meczu, patrzcie jaka duża strefa jest. Co jest? Ej, co za gościu? Fokusem go objechałem. Ej, ostatnio też jakieś takie auto objechałem słabym samochodem. Chyba też jest z jakiegoś piątego poziomu czy coś, no nie? 10 poziom, what? No dobra, ej. Ja wam mówiłem już kiedyś, nie? Że te samochody szybkie są fajne, ale są też czasami za szybkie i może być problem, żeby je opanować. I gościu nie opanował? O kurde, ktoś tutaj ze skraju tego leci. Dobra, dawaj gościa. Dawaj do gościa tutaj. Ucieka! Kurde, bo ja się obróciłem w dobrą stronę. On jechał na skraju strefy, żeby wiesz, kogoś wyzwać. Okej. Jest, mam go. Dawaj Lambo. To jest offroadowiec, on jest dobry. Gościu ogarnia, w którą stronę jechać. To będzie ciekawy pojedynek. Offroadowiec kontra auto szosowe. Co prawda moje auto ma właśnie dużo większą prędkość maksymalną, ale może być problem z tym, żeby trafić w metę. Lecimy. Ja już kiedyś wygrałem w ogóle tryb Fortnite tym samochodem. I on jak się rozpędzi, to jest jak rakieta, ale może być problem, żeby się o coś rozwalić, nie? Bo jak już się rozpędzisz, to ciężko będzie tą masę nagle wyhamować. Z kolei tamten samochód jest świetny na offroady, wszystko ładnie pokonuje. No ale to nie jest Lambo, nie? I trzeba Lambosem już dużo wcześniej hamować przed metą, żeby właśnie w nią trafić, bo ten gościu poprzedni tego nie zrobił. O, shit! Kolejny pokonany. Wow! Nie, nie bierzemy żadnego funko, żadnych takich rzeczy. Absolutnie, zostajemy przy tym aucie. Cały czas mam tutaj pada pod ręką włączonego, w razie czego. Dobra, wjadę sobie tu na górkę, będę udawał, że jestem słabym graczem, a tu Lambo! Cześć, Komaro! Gdzie jedziemy? Okej, no to let's go. Pojedynek za pojedynkiem, kurde, intensywnie wciął. Dobra, trzymajcie kciuki, bo tu naprawdę jest trudno. Camaro zaraz na ogonie. Teraz trochę w prawo. Odbijamy delikatnie. 300 metrów. I już w tym momencie trochę hamuję. Dobra. Jest! Naprawdę tym Lambosem można się tak wybić, że po tobie. Kurde, ale ciśniemy, co? Dobra. I same wysokie poziomy nam. Teraz miałem 8 poziom przeciwnika, znaczy jego samochodu. Poziom przeciwnika to nie wiem, który był, ale dobrze jechał, nie? Był zaraz na ogonie. Uuuuj! Ten samochód jest zdradziecki, tylko tyle wam powiem. Ale jak go opanujecie, to macie wygrywanie w kieszeni. Okej, zobaczmy mapę. Okej, tutaj mamy coś w centrum Horizon. Kto nam się tu trafi? Widzę tam kogoś na mapce, a powiem wam, ta mapka się zmniejsza, jak się ma takie Lambo. Ona się wydaje mniejsza. Ej, kurde, mocno sobie ten force feedback ustawiłem, już mi łapy bolą. Dobra, kogo my tu mamy? Lecimy MG. Oj, nie wiem, czy tak łatwo pójdzie z nim. Wow. Chyba się typo rozwalił, nie wiem. Chyba się rozwalił, tak. Jo, pierniczo, okej. Źle skręcił, on skręcił. Czemu on tak skręcił? Nie wiem. Że miał kamerę z kokpitu ustawioną i wiesz, nie widział, nie? Ja mam tą kamerę kurde, oszukańczą i wszystko daleko widzę. Fuck, i co teraz? Shit. Nie rozwalił się. Fuck, moje Lambo. Dobra, rozwalił się trochę. Dawaj Lambo, 400 metrów. Lambo! To jest Szymek! Szymek, nie oddam ci zwycięstwa! Nie, Szymek! Nie, Szymek!
Oj, Szymek mnie pokonał! Cheers! Pozdrowionka dla ciebie, Szymek. Ale gorąca herbata! Jeszcze mi nie ostygnął! O, ale mnie oparzyło! Nie wiem, czy będę mógł gadać! Szymek, enjoy you, your twoje nowe lampo. Powodzenia, rozwal tą sesję, liczę na ciebie. A tak przy okazji, skoro pokonał mnie Szymek, to dzisiaj pozdrowienia dla wszystkich Szymonów. Wszystkiego dobrego dla was. Kurde, ale mnie porobił. Też tam się zmylił na początku, ale no ten teren jest tutaj zdradziecki, niby równo, a jednak nierówno, nie? O, ten pojedynek będzie fajny. Garbi kontra Garbi. Tylko muszę tego Garbiego złapać. Ej, to nie jest byle jaki gracz chyba, bo wie w którym miejscu zjeżdżać z wulkanu. O, wyzwali się na pojedynek, nie będzie Garbi kontra Garbi. O, tu widzę jakiś dropik, pojadę sobie tam. Dwóch pojechało się na dół ścigać, a tu Maserati. Całkiem niezłe auto, nie jakieś, nie lepsze od BMW X5, ale całkiem niezłe. Ale to nie auto sprawia, że auto jest szybkie, tylko kierowca. I pamiętajcie, family is most important. Ale nawet najszybszy kierowca na świecie nie wygrałby w garbusie, gdyby druga osoba miała Lambo chociażby. Dobra, dawaj tutaj. Uah! Czekaj, nie to... Kurde, nie tym trąbiłem na niego. Dobra, mamy tu następnego gościa. Okej, chodź tutaj. Ach, już na hasi też domy szybciej to biegnę. Już bym miał jedynkę, już bym go ścigał. Ach. Te łopatki jednak przeszkadzają. Ale są takie kierownice, które posiadają nawet łopatki, które nie obracają się z kierownicą, tylko masz cały czas w jednym położeniu łopatki. I to jest, myślę, że fajne rozwiązanie też. No nie ścigajcie się, kurde, ja tu jadę! No nie! O, tutaj mamy coś, dawaj go! Volvo! Co, strąbiłem go, ale... Dobra, gdzie my jesteśmy? O, to nie wiem, w którą stronę będziemy jechać, dobra. Dawaj, Volvo! Jedziemy. O kurczę, dobrze pojechał. 3 km. Mamy jeszcze możliwość podgonienia go, ale chyba będziemy jechać cały czas autostradą. Gościu był już rozpędzony, także no słabe mam szanse, dlatego że moje auto prędkość maksymalną powinno mieć zbliżoną właśnie do tamtego autka. Co tu za gościu, ty? To się chyba też tu ściga. Natomiast przyspieszenie może być trochę lepsze, ale... O kurde, tamten mógł go sprzątnąć, tam jakiś gościu jechał. Dobra, gdzie to się kończy? Ty po zaraz pokona, nie? Zjeżdżam, ja nie mam... O nie, nie zjeżdżam. Zjeżdżam za mostem. Nie mam innej opcji. O nie! O nie! Ała! Ała! Dobra, ten mecz będzie zajebiste. Pa co chłop robi. O, temperatura idealna. Lecimy to. O, a co to tutaj jedzie? Siemaneczko! Kupa kontra kupa? Nie, czekaj. Garbi kontra Garbi. Tylko że gościu pojechał w środek miasta. I żeby wyjechać z tego miasta, no to musi pojechać z powrotem w tą drogę, co ja pojechałem. I ja po tym mieście sobie pojechałem, żeby poszukać jakiegoś fajnego dropa. Czasami tam naprawdę można dychę spotkać nawet. 10. poziom. Teraz no, po prostu będę musiał pół meczu jechać tym Garbim do celu. Aż w końcu dojadę. Ile tam mamy? 2 kilometra. Och! No to do zobaczenia na mecie! No i pyk! Porobiony. Zobaczymy, co będę miał tutaj za ten fantastyczny pojedynek. Będę miał co najwyżej drugi poziom. Czekaj, patrzę, czy pada mam włączonego, bo on się lubi po czasie wyłączać. Peugeot, o Jezu. No dobra, na tym poziomie nie ma nic dobrego. O, ale to brzmi, ty, ja już zapomniałem. Posłuchaj, od niskich obrotów, wow. Przy 4000 obrotów gdzieś załącza się turbosprężarka i ją tak fajnie słychać. Wow, jest moc! Jest moc! Ty, wiesz co, żebym tu ja tylko nikogo nie spotkał na tej autostradzie, bo jak ktoś tu będzie rozpędzony, tak jak wcześniej... O! Dobra, jest... Ale na szczęście są w pojedynkach chyba, te typy. Nie wiem, ten wziął 6. poziom. Ho, dobrze, że mnie nie widział. Cholera! Ja tu sobie drugim poziomem pomykam. Proszę bardzo, jakie klasyczne zegary. Ci gracze tu nie mają pojęcia, oni nie wiedzą, że ja właśnie napiłem się magicznej herbatki.
z sokiem z gumy jagód i za chwilę mecz się skończy z moim zwycięstwem. Haha, tu już mamy Forda Focusa, zobaczcie, pniemy się po szczeblach kariery. Cyk, zabieramy. Oh shit, toś mnie tutaj dorwał. Co to jest? Dobra, jedziemy. Piąty poziom kontra trzeci. Dobra, ale magiczna herbatka. Czy ona jeszcze działa? Zaraz się przekonamy. Szczerze mówiąc, nie wiem. Mam nadzieję, że tak. Dobra, jedziemy tu tym błotem. Co mnie tu w ogóle wyzwało? O, kurde. Dobra, to bronko ma jedyny minus, niski VMAX. Nawet ten mój Ford... O, kurczę. Nawet ten mój Ford powinien mieć większy... O, kurde, gdzie on tam wjechał, że on pojechał? Przecież tu była ściana! O, nie! O, nie! Ile do celu? 2 kilometry? Ała! Herbatka nie zaczęła działać jeszcze! O, nie! Moja jedyna przewaga to VMAX! Gdzie mam odciągnąć VMAX? Jedna osoba powiedziała, żebym spawnował się na pustyni, na środku pustyni, nie tam gdzieś na... tam dalej, bo później ciężko jest uciec przed strefą, ale gdzieś tu na środku pustyni, bo ładnie widać dropy. Zespawnowałem się blisko górki i zaraz sobie na nią wjedziemy, no i zobaczymy, czy coś będzie widać, jakiegoś dropa. Teraz mogę się szybko obracać kamerą i tak dalej, już coś z tyłu widzę na plaży. Patrz. Ale to jest wygodne, kurczę. Przypomina mi się granie na padzie. Dobra, mam nadzieję, że ten drop na skraju mapy na plaży będzie tego warty. Dlatego, że za 15 sekund będzie kurczyć się strefa. Jak tam będzie Ford Escort, to po mnie. Okej, Ford Focus, całkiem dobrze, zabieramy. Tutaj taka mała zmiana, zmieniamy sobie na, słuchajcie, czwarty poziom. Z piątego. Czy robię dobrze według was? Nie wiem, no myślę, że BMW jednak jest trochę fajniejsza od Focusa. Bo tutaj mamy i fajne przyspieszenie, i fajny VMAX. I wydaje mi się, że też lepsze osiągi na offroadach. Wybieram to. No a poza tym BMW. To jak? Musi być dobre, nie? O, chyba herbatka zaczyna działać. Dawaj. Porsche Cayenne! Dzień dobry! I te światła przez cały tył, te nowe Porsche'awy. W ogóle ta nowa moda w nowych samochodach to jest fantastyczna rzecz. Nie wiem jak wy, ale ja to uwielbiam. Dobra, tutaj mamy jakiegoś ziomka. Musimy się, o kurde, musimy się szybko obrócić. Jedziemy Capri? Nie, Raptor chyba, tak? O, ty kurde, jaki agresywny typo. Dobra, ja mam wyższego VMAXa, nie ma o czym gadać nawet, ale tamten może być lepszym kierowcą. Nie, nie może być, on cię nie napił herbatki. O kurde, jaka hopa. Dobra, zobaczmy, gdzie on jest. Tutaj, obok mnie, okej. Okay. Kurczę, to obracanie jest zajebiste. Dobra, tu na pewno typo sobie lepiej poradzi przy tych hopach, nie ma o czym gadać. Bo jego samochód lepiej to wszystko tłumi. No ale jednak moc robi swoje. Ja przy lądowaniu, ponieważ samochód ma mały prześwit, to przy lądowaniu auto traci dużo prędkości. No ale możemy potem szybko ją odzyskać. Tam gdzie nie ma hopek, no nie? Ciśnie ty, pociśnie, ale ja się nie obracam. Pamiętajcie, żeby w tej części mapy, jak jedziecie po offroadach, żeby się nie patrzeć do tyłu, tylko wyraźnie przed siebie. Bo tu jest loteria. Nie da się tego przewidzieć, w którym miejscu się uderzy w cokolwiek, nie? Ej, ty poładnie ciśnie tym Fordem. Kurde, nie potrafię się obracać dobrze. Wiecie co, bo ta kierownica cały czas wibruje, cały czas są te efekty drogi i tak dalej i ciężko jest dobrze złapać tego padziczka, żeby obrócić się odpowiednio. Okej, tutaj wiecie, że trzeba powoli, to też jest loteria. Ale ty po mnie podgania, ty... Ty blisko był pod koniec, ładnie pojechał tym Fordem? To był Ford chyba, nie? Okej, ale Porsche, ja ulepszam. Mam nadzieję, że będzie coś naprawdę sztosowego. O, zaryzykuję, kurde! Jak wygram coś tym Camaro, to powiem wam, herbatka działa. Ale no nie wiem. Trzymajcie kciuki. Ciężko to widzę. Czekaj, mamy napęd RWD, czyli napęd na tylną oś.
Nie mamy tu na cztery koła. To znaczy w tej grze czasami w tym trybie nawet takie samochody typowo z napędem na tył są robione pod napęd na cztery koła, co w tym trybie akurat się przydaje, nie? Dobra, tutaj widzimy kogoś poza mapką. To jest jakiś cwaniak, ja już to czuję. Jedzie w moją stronę, okej? Ja już się zawracam. Siedział poza strefą, schowany w jakimś kozackim offroadowym aucie. Ja wam powiem tak, jak ja to wygram tym Camaro, to naprawdę herbatka magiczna działa. 800 metrów. O nie. O nie. A ja się tam jeszcze zakopałem przy tym starcie, nie? Ajajaj. Kurde no. Oh, herbatka przestała działać. O nie, dobrze. Kurczę, bardzo fajnie mi się grało na tej nowej kierce. Teścik możecie już oglądać, albo będziecie mogli oglądać. Nie wiem, kiedy udostępnię ten odcinek, ale niedługo będzie u mnie na kanale, tak czy inaczej. W playliście Ludzkie Rzeczy, tam macie wszystkie takie moje sprzęty, które testowałem w playliście Ludzkie Rzeczy. Wow. Bardzo fajnie mi się na niej grało, ale nic, więcej wam opowiem o niej na odcinku. Trzymajcie się, na razie, hejas!